Hej, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj zostawimy w spokoju zjawiska paranormalne, ale to nie znaczy, że będzie mniej strasznie i dziwnie. A to dlatego, że zgodnie z maksymą, że nie martwych należy się bać, a żywych, obejrzymy kilka nagrań z przydomowych kamer, na których udało się uchwycić niecodzienne i dość straszne sytuacje. Zaczynajmy. Zaczniemy od czegoś w miarę spokojnego. Środek nocy, samotna kobieta stara się otworzyć drzwi do swojego domu i znaleźć się w środku. Niestety, jak się okazało, nie była wystarczająco szybka. Gdy tylko kobieta otworzyła drzwi wejściowe, w tym samym momencie szybko podbiegł do niej czarnoskóry mężczyzna. Napastnik natychmiastowo złapał zadomykające się drzwi, wyciągnął broń i zażądał od kobiety kosztowności. Na szczęście, sądząc po tym, ile trwała cała akcja, kobieta prawdopodobnie straciła jedynie portfel lub klucze od auta, a zaraz po tym napastnicy się wycofali. Można więc powiedzieć, że wszystko skończyło się dobrze. Niemniej, to krótkie nagranie idealnie pokazuje, jak bardzo w najmniej spodziewanych momentach przydatne mogą okazać się kamery. Głównym bohaterem drugiego nagrania jest również kobieta. Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce w Teksasie. Przydomowa kamera w środku nocy uchwyciła dobiegającą szybko do drzwi przerażoną kobietę, która rozpaczliwie zaczęła pukać do drzwi obcych ludzi. Niestety z powodu późnej pory nikt nie udzielił kobiecie pomocy i została siłą zaprowadzona do samochodu swojego dręczyciela. Kobieta i Wiktor Kołcic, bo tak nazywa się mężczyzna, jak się okazało, byli wtedy parą. Jednak dokładne policyjne śledztwo rozpoczęte w wyniku udostępnienia tego nagrania ujawniło, że mężczyzna znęcał się nad swoją dziewczyną zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dzięki temu udało się go postawić przed sądem i ostatecznie został wysłany do więzienia stanowego w Travis. Kolejna sytuacja jest już z tych bardziej przerażających. Pewnego dnia rodzina zauważyła, że na nagraniach z ich przydomowej kamery widać nieznanego im mężczyznę. I nie była to wcale jednorazowa sytuacja, bo tajemniczego mężczyznę stojącego na pozór bez powodu przed drzwiami udało się nagrać jeszcze przy kilku innych okazjach. I mimo, że taki widok może być naprawdę niepokojący, to dopiero po jakimś czasie nieznajomy pokazał, o co mu tak naprawdę chodziło. Mężczyzna musiał bardzo nie lubić tych drzwi albo rodziny mieszkającej w tym domu, bo postanowił wejście podpalić. Na szczęście nie wykazał się zbytnio błyskotliwością, bo to, co przyniósł ze sobą w kanistrze, było prawdopodobnie dieslem, więc równie dobrze zamiast zapalniczką mógł spróbować podpalić ciecz palnikiem, a i tak nic by z tego nie wynikło. Tym razem rodzina mieszkająca w tamtym domu miała sporo szczęścia, ale sam fakt takiego zachowania zasługuje na więzienie. I oczywiście, gdy tylko nagrania dotarły na komisariat policji, mężczyzna sprawnie został aresztowany. Gdyby nie to, istnieje duża szansa na to, że wróciłby tam jeszcze raz, a w kanistrze byłaby już benzyna. Gdyby tak się stało, to cała akcja mogłaby zakończyć się naprawdę tragicznie. A jak już jesteśmy przy temacie zniszczenia, to kolejne nagranie również się tutaj zalicza. Sąsiadowi pewnego mężczyzny z Birmingham w Anglii nie spodobało się to, że ten postanowił zamontować kamery skierowane w stronę jego posesji. Warto zaznaczyć, że właściciel kamer jest osobą niepełnosprawną, a większa ilość urządzeń miała mu po prostu zapewnić większe bezpieczeństwo. Niestety wygląda na to, że dla jego sąsiada było to już za dużo. Thank you.
Co gorsza, sytuacja powtarzała się kilka razy, a agresywny sąsiad odmawiał cywilizowanego dialogu. Nie wiadomo, jak skończyła się ta cała sytuacja, ale jedno jest pewne. Kolejny raz drzwi obroniły honor swojego właściciela. A teraz coś naprawdę niepokojącego. A to dlatego, że główną bohaterką tego nagrania jest kilkuletnia dziewczynka. Nie będzie to jednak sytuacja sprzed domu, a raczej będzie dotyczyła kamery znajdującej się w środku, w pokoju dziecka. Pewnego wieczoru w pustym pokoju zaczęły rozlegać się dziwne, nieznajome hałasy. Zaniepokojone dziecko przyszło do swojego pokoju sprawdzić, co się dzieje, jednak nie znalazło niczego nadzwyczajnego. Źródła dziwnych odgłosów nigdzie nie było widać. Dopiero po chwili w pokoju rozbrzmiał głos obcego dorosłego mężczyzny, mówiącego: cześć. Hello there. Przestraszone dziecko nie wiedziało, kto i skąd do niej mówi, i dziewczynka szybko opuściła pokój. Niestety po chwili znowu do niego wróciła, a nieznajomy mężczyzna dalej kontynuował swoją zabawę. I'm your best friend. I'm Santa Claus. Mommy. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? I'm Santa Claus. I'm your best friend. You can do whatever you want right now. You can mess up your room. You can break your TV. You can do whatever you want. Niedługo po tym rodzice sprawdzili nagrania i wniosek był bardzo prosty. Ktoś przełamał zabezpieczenia kamery umieszczonej w pokoju ich dziecka i kto wie, jak długo i w jakich momentach obserwował po cichu ich córkę. Sprawa została przekazana policji, jednak sprawca nigdy nie został schwytany. Tym razem nic takiego się nie stało, ale jest to idealny dowód na to, że mimo iż takie kamery potrafią być przydatne, to trzeba je również odpowiednio zabezpieczać. Ostatecznie nigdy nie wiadomo, czy chore pojeby zainteresowane dziećmi nie używają ich, żeby spełniać swoje okropne fantazje. To teraz może parę tych dziwniejszych nagrań, które zresztą jednocześnie są bardzo niepokojące i być może dla niektórych nawet straszne. I znowu akcja w samym środku nocy. Jakiś nieznajomy mężczyzna przebrany w coś, co przypomina kostium kosmity, a do tego trzymający lizaka, stoi przed drzwiami. Tylko w jakim celu? Co chciał osiągnąć? Przecież nawet nie próbował otworzyć drzwi. Może po prostu chciał wzbudzić w ludziach tam mieszkających strach, bo to raczej właśnie to odczuwali, gdy następnego dnia dotarło do nich, że dom jest obserwowany przez jakiegoś tajemniczego nieznajomego o niewiadomych zamiarach. Jestem w stanie wyobrazić sobie reakcję właścicieli i to, że kolejne noce były raczej nieprzespane. Ale takich dziwnych sytuacji jest znacznie więcej. Tym razem nie był to przebieraniec, ale dziwna kobieta, która z jakiegoś powodu stojąc z otwartymi ustami przed czyimś domem o 6 rano, starała się dostać do środka. Wątpię, że z jej strony właściciele posesji mogli spodziewać się jakiegoś zagrożenia, ale przez samą niecodzienność i przypadkowość takich nagrań zastanawiam się, ile takich sytuacji nam umyka, gdy nie mamy takich kamer zamontowanych. Ile razy nasz dom był w środku nocy obserwowany przez jakiegoś obcego z niewiadomymi zamiarami? Ile razy działo się coś dziwnego, o czym nigdy nie mieliśmy pojęcia, bo po prostu smacznie sobie spaliśmy? Wiecie co?
chyba czas założyć przydomową kamerę. A póki co, na dzisiaj to już wszystko. Wiem, jak bardzo lubicie paranormalne rzeczy, ale od czasu do czasu muszę zrobić coś innego, żeby uniknąć znudzenia. W sensie mojego znudzenia. Dzięki za wasz czas i jak zawsze szczere podziękowania dla wszystkich najlepszych na świecie wspierających. Odcinek dla was jest już prawie gotowy, tylko pozwoliłem sobie nie siadać do niego na święta i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.